Do 1 września potrwa przerwa technologiczna na basenie Rawszczyzna. Obecnie trwa spuszczanie wody z basenu, ponieważ raz do roku musi zostać ona wymieniona. Jednocześnie prowadzone będą inne prace konserwacyjne. To się wiąże ze zmywaniem wszystkich elementów, które są na co dzień niemożliwe do zmycia. No wiadomo, przede wszystkim niecka basenowa, wszystkie elementy, które mają styk z wodą, czyli kratki przelewowe, przelewy, liny torowe. Oprócz tego wszelkie prace, które w tym okresie jesteśmy w stanie wykonać na stacji uzdatniania wody, czyli mycie zbiorników przelewowych, mycie zbiorników filtracyjnych, naprawy, jeśli chodzi o rozdzielnie elektryczne, pompy. Oprócz tego takim największym wyzwaniem w tym roku, jeśli chodzi o przerwę technologiczną, jest dla nas remont zjeżdżalni. Firma ma wejść 5 sierpnia. Po prostu w jednym miejscu nam ostrzelił żelkot. To się wiązało z tym, że mogło się zdarzyć poranienie ciała osoby uczestniczącej na atrakcjach. W związku z tym w połowie czerwca musieliśmy wyłączyć zjeżdżalnię. Serwis już u nas był, obejrzał wszystko. Oprócz tego zostaną wykonane drobne prace malarskie w pomieszczeniach, które najbardziej potrzebują na ten moment odświeżenia. Dyrektor Węglewicz zachęca, by w tym okresie mieszkańcy korzystali z basenów otwartych przy Rawszczyźnie. Tym bardziej, że rzeczywiście biorąc pod uwagę obecne temperatury lipcowe, to bardzo sprzyja ta pogoda właśnie wypoczynkowi na zewnątrz, bo mamy temperatury niemalże afrykańskie, co będziemy się czarować. Dla naszej szerokości geograficznej rzadko spotykane, tak się utrzymują praktycznie od końcówki czerwca. Także no, spore zainteresowanie jest basenami odkrytymi. Obiekt jako taki bardzo dużo mieszkańców przyciąga. Wiadomą rzeczą jest, że największe frekwencje mieliśmy w roku, w którym otwieraliśmy obiekt, bo wtedy każdy też z ciekawości przechodził, ale frekwencje są bardzo dobre, biorąc pod uwagę okres, gdzie ludzie też wyjeżdżają na różne formy wypoczynku. W związku z tym nie możemy narzekać na frekwencje naszych mieszkańców na obiektach. Oprócz mieszkańców z basenów otwartych chętnie korzystają sportowcy. Dziś mogliśmy się przyjrzeć treningowi młodych waterpolistów, którzy lokalnej TV wprost powiedzieli, że wolą ćwiczyć swoje umiejętności na otwartym powietrzu. Lepiej na otwartym. Na otwartym. Dlaczego? Bo jest świeże powietrze i można się lepiej zregenerować na świeżym powietrzu. Cieszymy się, że możemy tu przebywać. Dyrekcja nas tu potraktowała, można powiedzieć, ciekawie, bo za drobną opłatą wchodzimy, korzystamy z basenu przed otwarciem go dla miasta. Tu trenuje teraz grupa tak zwanego młodszy, kategoria przed młodzikiem, bo to nie są jeszcze chłopcy, którzy mają rocznik młodzika, ale no, dwóch tutaj chłopaków mam z tej kategorii, a reszta właśnie tych, których mam w festiwalu Splashball. I to są właśnie takie zajęcia, na które tam 4 razy w tym roku jeszcze się musimy udać. We wrześniu, później w październiku, w listopadzie, no i w grudniu. I w grudniu, tak. Panie trenerze, czy dzięki tym basenom tak naprawdę da się przeprowadzić taki pełnoprawny trening, że tak to określę, ponieważ widzę, że i udało się bramki rozstawić. No, da się. Mamy bramki teraz takie nowego typu, one są, utrzymują się same dzięki powietrzu i no to nam ułatwiło dużo zadanie, bo po prostu na starym basenie, na letnim, znaczy na tym halowym, to mamy bramki takie już pełnowymiarowe, a tutaj one są mniejsze troszeczkę i spełniają swoją rolę. Warto przypomnieć, że baseny zewnętrzne będą otwarte codziennie w godzinach od 10 do 20 do końca wakacji. Do dyspozycji gości Rawki są 3 baseny. Głębszy basen, brodzik, sztuczna rzeka i strefa z łóżkami wodnymi oraz 2 zjeżdżalniami, płaską i rurową. Odwiedzający mogą korzystać także z pomieszczeń socjalnych, w których znajdą przebieralnie z szafkami, prysznice oraz toalety. Najmłodsi odwiedzający baseny otwarte mogą również korzystać z placu zabaw.
Całodzienny bilet normalny na baseny letnie w tym roku kosztuje 25 zł, a po godzinie 16 16 zł. Wejściówka ulgowa została wyceniona na 19 zł lub 12 zł po godzinie 16. W ofercie są też bilety rodzinne w cenie od 36 zł za 3 osoby. Ceny te są niższe o 15% dla posiadaczy tak zwanej ostrej karty.